mówcą, a państwo w oczy naszym gościniom. Transatlantyku festiwalu i tu siedzi, usiadł dziennikarz, który siedział przodem do publiczności, a tu posadziła to, ale to cały czas leży do dziennikarza, a publiczność to prawie nie widziała. To tak. Książki, to jest trzeci, przyniosłam, bo pomyślałam, że może ktoś by chciał się zapoznać z moją poezją. To jest trzeci tom moich wierszy i dwie płyty, które wydałam z ładnymi podobnymi piosenkami. Także gdyby coś, to jedyna okazja do biblioteczki z autografem. Wiem, jaka cena. Może pan musiał też, by pani nie zasłaniać. No, zależy, jak hurtem, czy nie. Cena jak książka. No, książka 40, płyta 30, dwie płyty, jedna książka słowa równo, żeby nie robić. Proszę państwa, chciałabym oficjalnie i uroczyście otworzyć to spotkanie. Tutaj widzimy tak zwaną miniaturę aktorską pod tytułem Która szklanka do kogo należy? Mówię to oczywiście żartobliwie. Bardzo się cieszę, że pani Aleksandra Konieczna i pani Dorota Stalińska są gościniami debaty, którą prowadzimy na festiwalu Młodzi i Film. Miesięcznik Kino, w którym pracuję, objął matronat nad tym spotkaniem. Bardzo się cieszę. Króciutko tylko przedstawię nasze gościnie, których zapewne nie trzeba przedstawiać. Pani Dorota, actrice fétiche, tak jakby powiedzieli Francuzi, Barbary Sass, uhonorowana nagrodą za rolę w filmie Krzyk, tutaj między innymi tutaj na festiwalu w Koszalinie. Pani Aleksandra Konieczna, ulubiona aktorka młodych reżyserów, co rola u młodego twórcy to nagroda, no także na festiwalu w Koszalinie. Dlaczego my nie mamy żadnych propozycji? Kto gra te wszystkie matki i inne? No kto gra? No Aleksandra. Tak, mnie postarzają. Mnie postarzają, a aktorów, moich partnerów, bohaterów w czasie realnym filmu odmładzają. Dlaczego tak robią? No właśnie. No właśnie, właśnie.
Ja chciałam powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że ubrałyśmy się, nie umawiając się w ogóle w takich samych kolorach. Nie? To ładnie, tak. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że porozmawiamy właśnie trochę o tym, co pani powiedziała, dlaczego kobiety grające w filmie są postarzane, a jednocześnie aktorzy, którzy im partnerują, są odmładzani. Dlaczego na przykład stawki dla kobiet i dla mężczyzn wykonujących jednak taką tak samo ciężką i piękną pracę się różnią. Ale też mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o aspekcie artystycznym waszej pracy. Przyjrzymy się trochę temu, jak sztuka filmowa się zmieniła przez te 30 parę lat, właściwie 40, bo tyle lat ma festiwal w Koszalinie, ponieważ kino wywodzi się między innymi od literatury. Chciałabym poprosić panią Aleksandrę o przeczytanie tutaj pewnego fragmentu, który został przygotowany, który może... Pomyślałam, że to jest taki dobry, mocny akcent. Jutro zrób dzisiaj, no. Pani, tak. Ja chciałam państwu bardzo, bo potem już jak Dorota zacznie, to mogę się nie wstrzelić, przeczytać fragment takiej świeżo wydanej książki, króciutkie, pod tytułem Hiszpańskiej antropolożki Niewidzialne kobiety Karolin Perez. O tym, jak jesteśmy niewidzialne, nie tylko kobiety dojrzałe, ale w ogóle kobiety. Mówiąc o branży... Tak, sławnie ci? Słychać? Dobrze? Tak, analiza filmów dostępnych bez ograniczeń wiekowych wyemitowanych w latach 1990-2005, całkiem świeże dane, ujawniła, że tylko 28% ról mówionych przypadło postaciom rodzaju żeńskiego, a co chyba jeszcze bardziej wymowne w kontekście postrzegania ludzi jako w domyśle mężczyzn, kobiety stanowiły tylko 17% w scenach zbiorowych. Mężczyźni nie tylko dostają więcej ról, spędzają też 2 razy więcej czasu na ekranie lub nawet prawie 3-krotnie więcej, kiedy jak w większości filmów osoba płci męskiej jest głównym bohaterem. Tylko wówczas, gdy główny bohater jest płci żeńskiej, kobiety są pokazywane z prawie równą częstotliwością co mężczyźni. Mężczyznom dostaje się też więcej kwestii dialogowych, ogólnie mówią 2 razy więcej niż kobiety na ekranie w filmach z męskimi bohaterami w roli głównej, a 3 razy więcej w filmach z dwojgiem głównych bohaterów, prawie 4 razy więcej. To jest ich, przepraszam się wtrącę, to jest ich kompleks, bo odwrotnie niż w życiu. No odwrotnie. My mówimy więcej w życiu, to oni chcą mówić więcej w filmie. Nie, oni po prostu mają pieniądze i mają władzę. I znowu, w zaledwie garstce filmów, w których główne role grają kobiety, postacie męskie i żeńskie remisują w partiach dialogowych. Ta nierównowaga pojawia się nie tylko w filmach i programach telewizyjnych, znajdziemy ją wszędzie. Jest na pomnikach, jest na banknotach, jest w urbanistyce, jest w transporcie, jest w elitach władzy, wszędzie, w środkach masowego przekazu. O! Tyle. Proszę. Tak, dziękuję bardzo. Może spróbujmy skomentować. No właśnie, co z tym zrobimy? Pani Doroto, będziemy w pierwszym etapie naszej działalności rozmawiać. Tak, diagnoza problemu już została postawiona. Teraz, jak rozumiem, trzeba przejść do fazy trochę trudno jest mówić. Ja miałam to szczęście, że ja właściwie grałam same główne role. Tak? Na 52 dni filmu ja miałam 50 dni zdjęciowych. Tak? Te 2 na czołówkę szło mniej więcej. Trochę żartuję, ale mówię, miałam takie szczęście, że trafiłam na reżyserkę, panią Basię Sas, która późno debiutowała i zrobiłyśmy wiele filmów, 4 wielkie, potężne filmy, Bez miłości, Debiutantkę, Krzyk i Historię niemoralną. Ona zrobiła jeszcze parę innych filmów z innymi też aktorkami. Kiedy pojawiłyśmy się w 81 chyba roku w Gdańsku z Bez miłości, no pomijam to, że byłyśmy podejrzane o to, że my razem, no to znaczy coś tam razem.
Poza tym sugerowano, że no to, co taki film kobiecy, filmy kobiece. I od początku zawsze protestowałam, była młoda i protestowała. Nie ma podziału na filmy kobiece i męskie w moim poczuciu. Jest podział tylko na filmy dobre i niedobre. A teraz już się tak mówi. Kobiece jest nie mówić niepolitycznie. Już się nie mówi, chociaż się myśli. No tak, ale to mówię, działamy w bardzo delikatnej materii. Oczywiście to my tu mówimy tak, jak cały problem w ogóle dotyczy emancypacji i walki o równe prawa kobiet, o równe pensje kobiet, przecież nie tylko u nas. Nie oszukujmy się, że my jesteśmy w lepszych sytuacjach niż sekretarki w korporacji kobiety, które zarabiają 4 razy mniej niż faceci na tych samych stanowiskach, bo my jednak jesteśmy w stanie, jeżeli coś znaczysz i wywalczyłeś sobie pozycję, to możesz o te pieniądze jednak walczyć i nie jest tak tragicznie, tak? Nie oszukujmy się, no też jesteśmy w stanie wywalczyć jakieś tam te stawki. To jest problem odwieczny, my go dzisiaj tutaj nie rozstrzygniemy. Ja tylko powiem, że ciągle mówimy tak, no piszcie dla, rzeczywiście nie ma, nie pisze się w Polsce, znaczy w ogóle się w Polsce prawie nie pisze dla aktorów scenariuszy. Mówię, miałam to szczęście, że Basia jednak napisała dla mnie Krzyk, to był dla mnie napisany film i taki miał też efekt. A gdyby Meryl Streep żyła w Polsce, byłaby na emeryturze 1600 zł czy 700, jak ja mam, tak? I prawdopodobnie byłaby bezrobotną aktorką albo od czasu do czasu by zagrała jakąś drugoplanową rolę. Ona przebiera w scenariuszach, bo są mądrzy ludzie i wiedzą, że na tym można zarobić. Ja się zawsze pytam, dlaczego nie ma w Polsce grupa producentów, reżyserów, nie widzi wybitnie zdolną aktorkę, jedną, drugą, trzecią, piątą, mówi, kurde, na niej może się da zarobić, tak? Trzeba dla niej pisać. I rzeczywiście dla kobiet dojrzałych w Polsce prawie nie ma, jest strasznie mało scenariuszy. No, tak jak ktoś wczoraj powiedział, dzisiaj się nie mówi scenariusz, tylko projekt, tak? No, ale trzeba o to zabiegać. No, ocena jest wasza. No, generalnie jest problem na całym świecie taki sam. Facetów jest, nie wiem, czy teoretycznie jest nas więcej, tak? W Polsce też jest nas więcej, ale może mniej nas chce walczyć. No, tyle. Ja wiem, czy walczyć, wiesz, Dorota i drodzy państwo, drogie panie, nie tyle walczyć, ile nazywać, bo najpierw trzeba nazwać po prostu, żeby cokolwiek móc z tym robić. Ja myślę, że to są dane antropolożki, to nie jest owszem feministka, ale przede wszystkim antropolożka, tak? To nie jest wzywanie do walki, nazwijmy to po prostu i zobaczmy to i zacznijmy może coś z tym kobiety same robić, no bo jak my nie zrobimy, no to... A i tu właśnie ci pozwolę sobie wyjść słowo, mili państwo. Przecież nie upierajmy się, że nie da się ustalić, ile parytetów w filmie, ile linijek dialogu ma mieć mężczyzna, ile kobieta, tak? No nie da się tego tak zrobić. Ktoś ma ideę, pisze i tak jak pisze, tak to się potem gra. Natomiast byłam na spotkaniu, powstaje przecież Kobiety Kina Polskiego, się zrzeszyły. Są tam producentki, scenografki, scenarzystki, krytyczki, wszystko tak. Byłam na tym i zadałam pytanie, która z was ostatnio napisała film dla kobiet? Która z was wyprodukowała film z kobietami w rolach głównych? Dlaczego my same krzyczycie równe prawa? No to jest w moim pojęciu zabieganie o równe prawa. Róbmy filmy, piszcie dla kobiet, angażujcie kobiety, a nie krzyczmy, jeżeli same tego nie robimy. To jest, przepraszam, ja zawsze taki troszkę kimrowisko, ale jeżeli mówimy coś jak chcę, to ja w tym kierunku dążę sama, tak? Dokładnie zgadzam się z przedmówczynią. Bardzo się cieszę. Pani Aleksandro, teraz kiedy pani pracuje z młodszym pokoleniem twórców, z Magnusem von Hornem, który, mówię o filmie Sweat, którego główną bohaterką jest młoda kobieta, Sylwia Zając, czy z Jankiem Komasą, mówię o filmie Boże Ciało, gdzie role kobiece są drugoplanowe, ale są bardzo istotne, bardzo wyraziste. No ale właśnie drugoplanowe. Tak, czy z Jankiem Matuszyńskim... Mogłabym mi zagrać księdza. Właśnie, tylko to by było wyzwanie. W polskim języku nie ma chyba takiego słowa na kobietę księdza. Co robisz? Grasz księdza? Chodzę się. No to jest cudowne. To jest dokładnie jak z filmu Sweat. Tak, ja ciebie chłodzę.
Pani Aleksandro, chciałam zapytać, czy ma Pani wrażenie, współpracując z młodszym pokoleniem twórców, właśnie z Jankiem Komasą, Jankiem Matuszyńskim czy z Magnusem, że oni troszeczkę inaczej postrzegają właśnie status kobiet i status mężczyzn niż na przykład starsze pokolenie? Wie Pani, ja nie umiem tego odróżnić, ponieważ ja w 2016 roku filmem, czyli mając prawie 50 lat, filmem Ostatnia rodzina weszłam do, nie wiem jak to można nazwać, mainstreamu, tak? I nie mam porównania z tym, z czasem doświadczeń Doroty na przykład, więc ja nie umiem powiedzieć, jak to wyglądało inaczej. Umiem tylko powiedzieć, jak mi się zdarzyło i jak zdarza się teraz. No tak, że to są reżyserzy, którzy mnie traktują jako, ja wiem, jako człowieka, ale to chyba Dorota też miałaś to doświadczenie z Barbarą pracując, prawda? Jako człowieka, rozmowa z człowiekiem. Znaczy ja w ogóle nie, szczerze mówiąc, wiecie, naprawdę nie, ja wiem, że teraz jest taka moda i ciągle rozmawiamy o tych podziałach kobieta, mężczyzna, ten, a ja bym chciała, żeby w wypadku filmów i dzieł artystycznych mówić o wartości samego dzieła, tak? Mnie jest wszystko jedno, czy reżyser będzie mężczyzną, czy kobietą. Ja chcę, żebyśmy, jeżeli tworzymy coś, żebyśmy wspólnie to tworzyli, tak? Bo główna postać współtworzy film. Tak, Basia miała to, Basia była świetnym reżyserem, bo miała bardzo precyzyjne określenie tego, co chce uzyskać, ale też dlatego wybierała aktorów bardzo precyzyjnie, tylko jeżeli wybrała aktorów, to czerpała również z nich. Myśmy miały wielokrotnie na planach i od Bezmiłości, i w Historii niemoralnej zwłaszcza, odmienne zdanie na temat poprowadzenia emocji w danej scenie. Historia niemoralna, ktoś widział z Państwa? Taki film. On bardzo trudny, bo on oparty jest, Basia troszkę zrobiła taki myk oparty, także to trochę ludzie myśleli, że to moja jest biografia. Tam były rzeczy z moich, zaczerpnięte z mojego życia, że ja miałam strasznie ciężki wypadek, byłam połamana. Tam jest też wypadek, że byłam, tylko że byłam pijana, wsiadam do auta, prawda, zupełnie. Natomiast pewne ładunki emocjonalne, się ja się nie zgadzałam na przykład z tym i miałyśmy taką umowę, że jak ja się z czymś nie zgadzam, bo żeby zagrać prawdziwie i świetnie, to ja muszę jako aktor, zgodzisz się, to czuć, co masz zagrać, żebyś mogła być prawdziwą postacią. I myśmy się umawiały, że robimy dwa duble, że jeden kręcimy według jakby Basi poczucia ładunku emocjonalnego, a drugi według mojego. I potem dopiero w montażu w całości się wychodzi, bardzo często wychodziło na to, i to Basi trzeba ukłon tutaj, cześć, że ona miała szacunek do tego i umiała ocenić potem, że ta propozycja była lepsza, tak? Tak, tylko chciałam nawiązać do tego, co pani przed chwilą powiedziała, pani Doroto. Tutaj nie chodzi o to, żeby dzielić kino na męskie czy kobiece, tylko tak jak pani słusznie zauważyła, jeżeli kobiety mają mieć więcej ról w kinie, to trzeba to wyrazić, bo w pewnym sensie jednak kultura męska jest kulturą domyślną, neutralną, czymś uniwersalną, jako kobieca nie. Tak, tak, więc tutaj nie chodzi o to, żeby robić jakieś getto dla kobiet stojących za kamerą, przed kamerą, czy będących szefowymi różnych pionów, tylko właśnie o nazwanie, tak jak pani powiedziała, nazwanie sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo nie jest ona wcale nowa. Ja tutaj pozwolę sobie inną trochę liczbę względem tego, co pani powiedziała, przytoczyć, bo to dotyczy innego czasu. Tutaj to jest książka Moniki Talarczyk-Gubały, czyli badaczki kina, i z jej badań wynika, że statystycznie nowe filmy zrealizowane przez kobiety, w tym średniometrażowe filmy telewizyjne, bo kiedyś była taki format, przez który reżyserzy, aby zadebiutować dla kina, musieli przejść oraz seriale dla dzieci, stanowił 4% repertuaru kin i telewizji, czyli tutaj mówimy o tym, co się dzieje przed ekranem, a tutaj mówimy o tym, co dzieje się po drugiej stronie ekranu, dlatego właśnie ta dyskusja o tyle ma sens, żeby zwracać uwagę na to, że kobiet jest w filmach mało i nie, właściwie nie ma żadnego powodu, że jest ich tak mało. Ja się przepraszam, Państwo, uśmiecham, bo to, czy ta dyskusja ma sens, to jest pytanie, czy jest na sali ktoś, kto mógłby nam udzielić informacji na ten temat z drugiej strony. Czy jest ktoś z producentów, na przykład producentek, scenarzystek? Nie, są prawdopodobnie Państwo, jesteście naszą wspaniałą widownią po prostu. Czy zgadza się? No, który przyszliście posłuchać, więc nie, chciałabym, żebyśmy nie zdominowali całego tego spotkania tylko tym problemem, jeżeli się zgodzicie, miłe moje, damsko-męskim, ale chciałabym
żebyśmy oddali też Państwu głos, co ich interesuje z takiego spotkania w naszej tak, pracy. Ale tylko tak? Jeszcze pozwolisz, Dorotko, kończąc. Ja mówiąc o swoim doświadczeniu w 2016 roku, o ostatniej rodzinie, państwo małżeństwo Beksińskich to są rówieśnicy. Ja miałam 47 lat, jak zaczynałam film, a 75, jak kończyłam. Więc ja już trzeciego dnia zdjęciowego byłam postarzana do końca filmu bardzo mocno, a Seweryn odwrotnie. I taka jest zasada, że po prostu aktorki się postarza, zamiast brać aktywne aktorki o tyle starsze, a mężczyzn się od aktorów się odmładza. No to jest jakaś... To nie, troszkę mówisz przeciwko sobie. No to fantastycznie, że dostałaś taką rolę i nie, fantastycznie no ja ją zagrałaś. Cieszę. I po prostu być może starsza o 25 lat aktorka jest zawsze trudniej odmłodzić kobietę niż postarzyć, ustalmy. No ja też gram staruszki i jest łatwiej się postarzeć do 96 lat jeszcze zaskrzypić ten, niż zrobić siebie dużo młodszą osobę. Nie, ja u facetów może narzekam, że miałam, że dostałam rolę, ale ja po prostu, wiesz, no merkantylnie i praktycznie myślę o sobie za lat 15, gdzie ja będę. No słuchaj, pogadamy potem, no napiszemy no, sobie coś, no przecież. Napiszemy no, sobie trzeba coś. Wziąć w swoje ręce. Tak, ale też pamiętajcie, panie, że ta debata jest transmitowana i być może jakieś producenckie właśnie. Oczy... No proszę, ale to my zapraszamy producentów, niech posłuchają właśnie. Elitów władzy. Gdzie są te scenariusze dla wybitnych aktorek? Jest przewodniczącego PiS w Telewizję Polską i tak dalej. Wszystkich tych, których oglądamy, kiedy dzisiaj w trakcie festiwalu... Znaczy, ty pozdrawiasz Telewizję Polską? Nie pozdrawiam, tylko czytam. Czytam trzy razy dziennie przynajmniej. Jako sponsora filmów, które teraz debiutują. Tak, Koszalin to jest miejsce, które jest przyjazne dla twórczyń filmowych i też dlatego tutaj ta debata się odbywa. Wśród nagrodzonych reżyserek przecież są i Magdalena Łazarkiewicz, i Katarzyna Klimkiewicz, która zresztą pracuje z producentką Renatą Czarnkowską nad filmem o Kalinie Jędrusik, więc to... Ta zmiana zachodzi, tylko być może nie tak szybko, jakbyśmy sobie wszystkie życzyły. Kasia Rosłaniec też dostała nagrodę tutaj, więc myślę, znaczy, że... To jest przede wszystkim, trzeba powiedzieć, zacznę od tego, ja to podkreślam, że to jest jeden z najfantastyczniejszych festiwali. Naprawdę jakiś odbywa. Staram się oglądać, ile mogę tutaj tych młodych filmów. Są przezdolni młodzi ludzie. Są wspaniałe, młode... filmy, tak? To są nasi reżyserzy, mam nadzieję, na następne tam ileś, te właśnie 30 lat. I wspaniale, że jest ten festiwal i wspaniale, że są, ale też wśród tych młodych kina jest większość, jeżeli o tym już mówimy, jednak męskich. Tak, ja to też prześledziłam, że na przykład w shortach albo w średnich metrażach jest bardzo dużo kobiet, natomiast już w długich metrażach jest ich dużo, dużo mniej, jakby się gdzieś wytracały w tym pomiędzy średnim a długim metrażem. Tak, i na przykład wiele światowych festiwali ma taką politykę stwarzania równych szans i pilnuje, żeby w głównych konkursach było, może nie matematycznie, bo 15 miejsc nie da się podzielić równo na połowę i nie można filmów puszczać tylko w połowie, żeby tyle samo lub prawie tyle samo filmów było stworzonych przez kobiety i przez mężczyzn. I właśnie o to chciałam pani zapytać. Jak wy się zapatrujecie na tego rodzaju powolną zmianę? No ale jest mniej reżyserek po prostu. Jest mniej kobiet reżyserów. Z różnych powodów nie będziemy analizować, czy w tym czasie zajmują rodzeniem dzieci, czy inne, czy wybierają. Czy jest więcej zdecydowanie studentów, bo wystarczy popatrzeć po rocznikach. Tak jest więcej ten... Ja miałam przyjemność teraz, ponieważ teatry stanęły, to zrobiłam dwa projekty bardzo młodych reżyserek właśnie, przezdolnych, przefantastycznych, które na pewno będą miały duży głos w przyszłości też kina, ale generalnie no, jest ich mniej. Myślę, że to są tak strasznie trudne rzeczy, bo do artystycznych działań nie możesz nikogo zmusić. Nie, musi ktoś mieć i czuć. Ja bym chciała zapytać państwa, co o tym myślicie. Czy państwo jako widownia też to odczuwacie na przykład? Nie. Ale nie ciebie pytam. Nie.
Nie chcesz, żeby państwo coś powiedzieli? Chcę. No? No o. Ewelina, nie będzie cię słychać na nagraniu, więc bardzo cię proszę tutaj, spotkajmy się w pół drogi, ja z mikrofonem, ty ze swoją wypowiedzią. Dzień dobry. To ja mam tylko taki komentarz, bo to nie tylko się dzieje w przypadku filmów fabularnych i dokumentów, ale też jest cała wielka dziedzina animacji, w której sytuacja teraz jest nieco lepsza, ale przez lata dominowały nazwiska męskie. Tutaj z koleżanką Igą Harasimowicz przygotowałyśmy taki zestaw animacji, które będą, są prezentowane przed pełnometrażowymi filmami na festiwalu tutaj. I wśród tych nazwisk jest bardzo niewiele kobiet. I wczoraj też zapytałam członków jury o to, jakie animacje polecają, jakie animacje pamiętają i w zasadzie nie padło żadne kobiece nazwisko. Więc to też jest do zastanowienia. Szczęśliwie sytuacja się teraz troszeczkę poprawiła, ale kiedyś tragedia. Tak, ja jestem za parytetami. Myślę, że na początek to jest dosyć sztuczny ruch, ale trzeba by przejść przez ten sztuczny ruch, żeby zobaczyć, co dalej. Pani wykładając na Akademii Teatralnej w Warszawie, chciałam zapytać... Ja w Szkole Filmowej w Łodzi. W Szkole Filmowej w Łodzi, zapędziłam się to jako warszawianka, przepraszam. Pracując w Szkole Filmowej w Łodzi, czy ma pani wrażenie, że na przykład... Przepraszam, jeżeli się powtarzam, że teraz dla młodego pokolenia jednak nie jest to już takie niezwykłe czy inne, że kobiety i mężczyźni wykonują różne zawody. To znaczy ja mam wrażenie, rozmawiając czy patrząc na filmy młodych twórców, że dla nich to jest już tak kompletnie oczywiste, że kobiety mają takie samo prawo głosu, tak samo ważne historie i ciekawe do opowiedzenia. Czy ma pani wrażenie, że może ta mentalność się troszeczkę zmieniła, czy nie, niekoniecznie? Ja uczę od 2 lat, dopiero w Szkole Filmowej w Łodzi, więc też nie mogę powiedzieć niczego o zmianie. Myślę, że to nie jest kwestia mentalności, ani to jest kwestia po prostu władzy i pieniędzy. Pieniądze kierowane przez właśnie decydentów, producentów i tak dalej, ludzi produkujących film. To jest władza, po prostu no, władza, pieniądze. No nie mogę się z tego zgodzić, bo ciągle mówimy o tym, że oczywiście, że wiadomo, że filmu bez pieniędzy się nie zda i bez poparcia projektów, ale tych projektów i scenariuszy dla kobiet nie ma po prostu. Czyli wpierw zacznijmy od tego, to co mówię, my kobiety myślmy o produkcji i projektach dla kobiet, bo my domagamy się czegoś, same nie robiąc nic w tym kierunku. Tak? A ja właśnie nie wiem, bez... Znaczy nie mówię o nas dwóch, no ja tam robię, nie mogę. Dorotko, dla siebie. Czy będzie dane mi w ogóle, chciałabym tak po prostu zadziałać na swoje dojrzałe lata, żeby stworzyć bank scenariuszy z głównymi rolami dla kobiet. Moja córka kończy prawo autorskie i próbuję rozmawiać o tym z kobietami, które będą mi pomocne. Mi jest właściwie wszystko jedno, czy to się stanie za mojego życia, czy nie, ale w każdym razie... Chcesz, żebym weszła do rady nadzorczej? Ja nie, do żadnej rady nadzorczej, po prostu stworzę bank scenariuszy dla kobiet. No dobrze, nawet biorąc kredyty. No dobrze, dobrze, dobrze. Tak, ale tak nawiązuję, tak krążę do tego tematu, co robi młode pokolenie, bo na przykład podczas festiwalu w Gdyni był właśnie wspomniany już przeze mnie Sweat, który zrealizował mężczyzna Magnus von Horn, ale Piotr Domalewski też opowiedział swoją historię z dziewczyną w roli głównej. Często słyszę od młodych reżyserów, że dla nich bohaterki kobiece są po prostu ciekawsze. Jeden z reżyserów, Jan Holubek, powiedział, że on wręcz zmienił płeć jednego z głównych bohaterów w drugim sezonie serialu Royst, bo uznał, że postać kobieca jest ciekawsza dla niego. Tak, moja młoda córka właśnie tą, którą bym chciała do banku scenariuszy dla kobiet zwerbować, mówi, na początku jej pierwsza była reakcja taka właśnie trochę, no i nieważne. W każdym razie powiedziała, mamo, ale w czym ty widzisz problem? W ogóle ja oglądam po prostu, co mi się pokazuje, no co po prostu jest.
dlaczego miałabym myśleć o czymś, czego nie ma? Co mnie to obchodzi? A jak oglądała, bo troszkę za chyba z siłą Meryl Streep właśnie w Ameryce powstawał nawet taki przecież jakiś czas temu gatunek, jak dojrzała komedia romantyczna. I na przykład taki mnóstwo pięknych filmów, ale oglądałyśmy razem It's Complicated z Alekiem Baldwinem i były sceny właśnie dojrzałego seksu, to mówiła fuj, jak zobaczyła to, fuj, bo się wyrzygam. Ale to jest inny temat, bo dzieci myślą, że ich rodzice w ogóle nigdy nic takiego nie robili, wiesz, to ich jakoś mi się w głowie nie mieści. To jest osobna, to tak, bardzo ładny film, ale tak, tylko, ja też go widziałam. Tylko już kończąc, myślę o tym, że kobiety po prostu, jako widzki też mają dużo do... Wszystkie kobiety, bo kobiety na przykład płacą połowę za bilety, tak? Połowa ludzkości, a nawet więcej płaci za bilety do kina. Do teatru w ogóle inicjuje wyjście, więc więcej wydaje pieniędzy. Więc w gruncie rzeczy kobiety też powinny mieć prawo, albo myślę, żeby chciały, o to zapytam panie, oglądać siebie na ekranie, czy podobne do siebie kobiety w podobnym wieku jako ludzi, i móc, ja wiem, podłączać się, empatyzować. Przez to historie stają się bardziej im bliskie, ale chyba mają do tego prawo, nie? Znaczy, wiesz co, ja myślę, ja w tej chwili tak pomyślałam, że dlaczego krążymy wokół tych tematów ciągle, bo myślę, że może jest tak, że jak mówię, no do pisania scenariuszy, do robienia filmów nie można zmusić. No można nie dać pieniędzy albo dać pieniądze, to jest osobny też temat. Niemniej jednak ja myślę, że jest również tak, że faceci są mimo wszystko bardziej solidarni i wzajemnie się bardziej wspierają, popierają. Czy im się podobają projekty, wiesz, czy nie. To są wieki. No, ale mówię, no stąd to też wynika. A kobiety mimo wszystko, że chcemy, żeby było nam fajniej, chcemy tego uprawnienia, jednocześnie nie jesteśmy aż tak solidarne. Rozpraszają się też, przy strajku kobiet ostatnim nie było 5 milionów kobiet na ulicy. A szkoda. Wracając na chwilę do tematyki filmowej, chciałabym tutaj tylko obronić polskie kino, jeśli chodzi o komedie romantyczne dla kobiet, nie tylko wyglądających na 20 parę lat, bo przecież nigdy w życiu zrealizowane przez mężczyznę opowiada o matce dorosłej córki, która po rozwodzie odnajduje miłość, więc takie wyjątki się też pojawiają, natomiast to, co chciałam... To już też dawno było przecież. Dawno i to są wyjątki, które potwierdzają regułę. No to ja też jestem wyjątkiem, Basia Sas była wyjątkiem. Poza tym rzadziej jest taka powtarzalność, że jeżeli kobieta zrobi dobry film, jest rzadziej, że ona robi co roku czy co dwa lata następny film. Nie dostaję żadnych ciekawych propozycji, naprawdę. Żadnych. No ja tak nie mogę powiedzieć, bo ja zagrałam, myśmy nagrali, no czeka na premierę od roku, Kogiel Mogiel 4 na przykład, będzie bardzo śmieszna komedia, rzeczywiście z bardzo dużą, fajną rolą. Miałam przyjemność wziąć udział w Chłopach, w produkcji, która teraz 2 lata będzie malowana, też z bardzo przez dużą... Kobietę? Przez kobietę, przez Basię Kobielę, Dorotkę Kobielę, która zrobiła Van Gogha wcześniej malowanego i rzeczywiście tam jest obsada, no jak w Chłopach, tak? Jest full kobiecych ról. Ale to ciągle jest mało. To nie chodzi o to, żeśmy mówili o sobie samej jednej czy drugiej, tylko my, pani prowadzi dyskusję w kierunku takiej generalizacji tego, co się dzieje, zjawiska. No więc jest tak, jest, ciągle o tym krzyczymy od lat. Mamy, przypominam producentom, reżyserom, że w Polsce mamy naprawdę dużo, bardzo, bardzo zdolnych aktorek w wieku średnim i wyżej, które są niewykorzystywane. Tak, państwo też będą mieli okazję się włączyć do dyskusji, jeżeli będzie takie życzenie. Chciałam jeszcze tylko nawiązać do tego, co pani powiedziała o solidarności kobiet reżyserek versus solidarność kobiet mężczyzn reżyserów. W tej książce, na którą się tutaj powołuję, Agnieszka Holland powiedziała, że ona
szukała, potrzebowała jakiejś koleżanki reżyserki, ale po prostu ich nie było, więc ona siłą rzeczy nie miała być z kim solidarną, a z panią Barbarą Sas po prostu troszeczkę ich się ścieżki zawodowe inaczej ułożyły. Pani Agnieszka była w zespole filmowym X, pani Barbara chodziła, że tak powiem, po różnych zespołach, więc to też jest kwestia tego, że w tamtych czasach trudno było o solidarność zawodową, jeżeli była jedna osoba lub dwie osoby. Teraz na szczęście jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o twórczynię. Pani Olu, pani jest w jury, w którym więcej jest kobiet niż mężczyzn. I to jest też taki świadomy wybór festiwalu właśnie, żeby pokazywać, że to nie jest przezroczysta, neutralna, domyślna sytuacja, że na przykład dyskutujemy o prawach kobiet i w dyskusji uczestniczy 5 ekspertów mężczyzn. Także tak. Tutaj pani Doroto też, ja bym chciała, żebyśmy spróbowały trochę też o waszej ukochanej profesji porozmawiać, nie tylko dobra, o tym... Tak czekam, bo na razie... Tak myślałam, że będziemy rozmawiać troszkę o pracy. No tak, ale konieczna po prostu zawinęła burtę. To był tak zwany akt pierwszy. Teraz jest akt drugi. Chciałam panie zapytać, bo o tym trochę wczoraj rozmawiałam, jeśli chodzi o pracę reżyserów, bo rozmawialiśmy z pierwszym i najnowszym laureatem nagrody reżyserskiej w Koszalinie. Przypadkowo to byli dwaj mężczyźni, a tak się akurat niefartownie złożyło. I tam zadałam pytanie Krzysztofowi Zanussiemu, który dużo mówił o pewnych emocjach związanych z wchodzeniem na plan, że on przy każdym filmie czuje tak, jakby to był jego debiut, jakby zupełnie nic nie umiał, jakby tworzył zupełnie od zera. No wiadomo, na reżyserze, reżyserce spoczywa cały ciężar filmu. A chciałam zapytać o panie, czy u was przy tworzeniu roli też jest takie poczucie, że robicie coś zupełnie od nowa, czy tam też są takie różnego rodzaju skojarzenia i emocje? Pani młodsza, to pani pierwsza. No, kiedy przychodzi nowe, zawsze czujemy stres, prawda? Póki nie oswoimy, to jest normalne, naturalne. No, ale nie, ja chyba nie mam tego poczucia, że jakbym zaczynała od zera, bo mniej więcej świadomość taką, no może bardziej niż mglistą tego, co umiem, doświadczenie teatralne na pewno mi pomaga w tym. I jak czuję, że mam kontakt, łapię kontakt z reżyserem, bo reżyserką chciałabym, no to po prostu zaczynam już pracować, jakby powiedzieć, jako humanistka. To nie chcę używać ogromnych słów, ale po prostu już wchodzę w jakiś temat, historię, kobietę i jakby przestaję myśleć tak intensywnie o tym, jak będę postrzegana. Czyli ten stres jakby się rozmywa, znika. Trzeci raz będzie, przepraszam, już pani pracowała z Jankiem Matuszyńskim, bo to była Ostatnia rodzina, serial Król, a teraz Żeby nie było śladów. Co pani daje taka kontynuacja współpracy z młodym twórcą? Czy jest łatwiej? No oczywiście, że jest łatwiej, bo nie tracimy czasu w ogóle na jakby na parowanie czy kompatybilność języka. Już rozumiemy, no po prostu i co najważniejsze, ufamy sobie. No, to jest po prostu, uważam, gigant. No jak jest zaufanie z dwóch stron, to po prostu się płynie i robi się rzeczy, po prostu nie boi się oceny, nie ma żadnej ścieżki zdrowia, wtedy salta mortale można robić. Znaczy myślę, że to jest na świecie dosyć normalne, że są tandemy takie, czy grupy, że reżyser ma swoich ulubionych aktorów i nie ma w tym nic dziwnego. No Zanussi też z Mają Komorowską zrobił ileś filmów. Myśmy z Basią też mogły robić każdy film inny, kompletnie, ale to jest właśnie to, co mówiła. No już rozumiemy się, wiemy, reżyser wie, co może wycisnąć z aktorki, aktorka wie też, jak reżyser myśli. Natomiast chciałabym odpowiedzieć na to, czy od zera. Ja mam całe życie wrażenie, że ja w ogóle zaczynam od zera, bo niestety to jest tak, że to, co nasze osiągnięcia w tym zawodzie, ten zawód jest bardzo ulotny. Nasze wspaniałe osiągnięcia, może owszem one zostają w teatrze, to przemijają w ogóle raz z rolami, jeżeli schodzi z afisza
przedstawienie, żeby nie wiem jak było wspaniałe, zostaje gdzieś w pamięci. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, owszem, one zostały w archiwum, może kiedyś ktoś gdzieś po czasie je obejrzy. Natomiast w tej chwili świat tak strasznie przyspieszył. Zastanawiam się, czy do kina ludzie jeszcze będą chodzić tak gremialnie jak chodzili, bo to się wszystko przerzuciło na platformy, Netflixy, playery, inne. Jest tak straszna duża, taka masa tego, że cokolwiek byś nie zrobił, jak wspaniałe role, to mam często wrażenie, że to strasznie szybko wypada z pamięci również reżyserów niestety naszych, jakby zapominają, bo zdarza się, ja spotykam nagle na jakimś festiwalu kogoś z kolegów z reżyserów, o kurczę, wiesz, o jest, taką miałem fajną rolę, nie pomyślałam, o, a... Także, czy zaczynam od zera. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że co jest dla mnie, mówię, miałam tę przyjemność, że mam jakby wachlarz przewielkich, wspaniałych ról, różnorodnych bardzo w swoim dorobku. I dla mnie to jest ważne. Ja odmówiłam wielu ról w życiu również, ponieważ mi zależy na tym, żeby nie powielać siebie, tak? Dzisiaj jest taka, zdominowały seriale, sitcomy, telenowele, że właściwie masz się nauczyć tekstu. Pani ma blond włosy, niebieskie oczy i 25 lat. Pani zagra blondynkę o niebieskich oczach 25-letnią, tak? I lecimy. Szukam zawsze w roli możliwości zbudowania innego człowieka. Jeżeli przypomnicie, jeżeli państwo widzieli Krzyk, ktoś widział Krzyk, taki film? No to... Jeśli pani zakochała mi ta miłość, trwa kilkadziesiąt lat, więc to wcale nieprawda, pani Dawid. Znaczy, bardzo dziękuję. Oczywiście nawet nie mówię tutaj o widowni, tylko potem o twórcach, którzy mają pomysł na to, żeby coś jeszcze innego ten aktor czy ta aktorka zagrała. Dla mnie interesujące, bo dlaczego wspomniałam Krzyk? Dlatego, że jest to osoba kompletnie inna, z innego domu i z innego środowiska, gdzie cała moja skoncentracja była, jak może na przykład chodzić taka osoba, tak? Obserwowałam, ponieważ jak wspomniałam, wychowałam się wśród chłopców i obserwowałam, jak chłopaki się prężą, jak chcą poszpanować, jak chodzą odwrotnie. Tam jest taki chód, który ja wyćwiczyłam sobie, odwrotny taki, tak? I szukałam takich rzeczy, tyłem chodziłam, jak kot, jak kocica wychodziłam, bo pamiętasz, że z tyłu nie możesz się obrócić, bo ci mogą w plecy strzelić. Nie? Czyli w każda rola to jest szukanie czegoś, co jest inne ode mnie. Czyli ja, mimo że mam swoje warunki psychofizyczne, muszę zapomnieć o wyłączyć stopień własnej inteligencji, własnej wrażliwości i myśleć o tym, jak ja, gdybym była taką osobą, jak mogłabym się zachować w takiej sytuacji? A to tak? W ogóle jest w naszym zawodzie, ja też tak mam, że najcudowniejsze, że mogę być tymi kobietami, którymi w ogóle w życiu by nie będę i po prostu życie z jedną twarzą i z jednym peselem jest takie nudne, że do wyżygania po prostu, że to aktorstwo jest właśnie w tym odjazdem. Tak, dlatego mówię, sposób chodzenia, sposób mówienia, to tembr głosu, przyruchy ludzkie, bo ja na przykład rolę zaczynam budować od przyruchów. Bo każdy ma przyruchy. Jeden jak się denerwuje, to robi tak, drugi na przykład nie wie albo... I to jak znajdziesz taki zestaw przyruchów osoby, która jak się zachowuje, jak się denerwuje... Szukasz ciała, nie? No tak. Dlatego jakby kostiumy... Pytał, jakie kostiumy pani sobie... Pani to, ja mówię, jeszcze nie teraz, tak? Jeszcze chwilę, ale jednocześnie nie możecie mi zaprojektować beze mnie kostiumu. Bo ja na przykład być może będę musiała mieć kieszeń, tak? Ja nie chcę mieć długiego, albo musiała mieć buty, które pozwolą mi przeskoczyć przez półtorometrowy płot, tak? W tym momencie, tak? I muszę po niego i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest wejście w innego człowieka. I to, co jest najpiękniejsze w tym zawodzie, z mojego punktu widzenia, że możesz być i stworzyć żywego człowieka kompletnie innego od ciebie. Ja tak od siebie i dla siebie i dla państwa. Pani Olw, w pani książce Drobce anażowe pani wspomina, w jaki sposób została pani naprowadzona przez reżysera na to, kim jest pani postać, że ta postać jest czekaniem. Zdaje się, że to było w spektaklu Krystiana Lupy i o tym jest mowa. I chciałam właśnie panią zapytać, co u pani jest takim zaczątkiem pani pracy, czy właśnie
tego rodzaju podpowiedź reżysera, czy trochę jak szukanie ciała u pani Dorocy, czy to w ogóle różnie bywa? Różnie bywa, tak, nie ma zasady, a czasem po prostu jakieś właśnie zdanie, a czasem nagle czyjś tembr głosu, albo wpadam na głos, czuję głos, albo nagle ciało, albo nie ma zasady jakoś. Cieszę się, że ja nie mam metody, jakby to powiedzieć. Metoda zależy od jakby roli i od tego mojego zaufania, że proces fajnie, że przyjdzie i żeby nie przyspieszać. O, to jest moja metoda. Żeby nie przyspieszać wyobraźni. A jeszcze dodam, to odwracam do istoty pytania, czy od zera mamy takie poczucie. Myślę, że to jest tak, że z każdym rokiem, z każdą kolejną rolą, już nie mówię o nagrodą, rośnie coś takiego jak poczucie takiej odpowiedzialności. I pojawia się rodzaj, no trudno nazwać strachem, ale tak bardzo, jak ja mówię, szukasz czegoś nowego, innego, bo pozycja człowieka, który już dostał ileś nagród i zrobił ileś wsłanie kreacji, jest trudniejsza niż tego, który zaczyna. Bo jak zawsze żartem mówię, chcesz zrobić coś takiego, co ucieszy twoich przyjaciół i zmartwi twoich wrogów. Tak, ale... Bardzo, bardzo się cieszę, że tu w tak serdecznej atmosferze sobie rozmawiamy o sztuce, o panie pracy, a chciałam zapytać, być może to jest pytanie akademickie, ale jednak je zadam. Czy macie wrażenie, że są pewne aktorskie style dominujące, czy mody? Bo myślałam o tym, kiedy oglądałam ponownie pani postać, czyli Perełkę w Krzyku. Ona się rusza właśnie tak dynamicznie, w taki bardzo właśnie, tak jak pani powiedziała, charakterystyczny sposób. Ja państwo, którzy jeszcze nie mieli przyjemności obejrzeć filmu, mówię, że to jest postać złodziejki z warszawskiej Pragi, ale to jest też postać dynamiczna, to jest taka kobieta taran i ona w pewnym sensie ma podobną życiową energię, choć w zupełnie innym kontekście, jak grana przez Krystynę Jandę Agnieszka w Człowieku z marmuru, gdzie pani też wspaniale. Zuzaś to. Znowu to samo. No znowu Janda i Stalińska. No. Wiem, ale... Jest naprawdę jeszcze parę kobiet o włosach blond, niebieskich oczu, które zagrały energiczne kobiety w polskim filmie. Ale to było akurat w bardzo ciekawym czasie. I... Tak, bo się różnimy, 2 lata między nami jest różnica. Pani Doroto, jeśli panią uraziłam tym pytaniem... Nie, pani, broń Boże, no przecież pracujemy z... Ale ty jesteś młodsza? Tak. No i wyszłyśmy jakoś słodko z tego. Natomiast chodzi mi o pewien styl. No też mówi się, że też już wiele razy to nazywa. Nie, błagam, nie idźmy w ślepą uliczkę. Tak się zdarzyło i tak się zdarza, że się pojawią ludzie o innym, o wyższym temperamencie w ciągu jednego, na przykład 4 lat szkoły, tak? Że są 2 osoby bardziej energiczne od innych. To nie jest trend, bo gdyby był trend, to 48 osób kończących szkołę by tak w ten sposób chodziło czy grało, tak? No po prostu tak bywa. Są osoby temperamentnie czy tak poprowadzone podobnie, więc to akurat tak się zdarzyło. I takie role w scenariuszach się zdarzyły. I takie role się zdarzyły w scenariuszach, tak? To właśnie o to mi chodzi, ponieważ zostały tak poprowadzone i tak wymyślone, tak napisane i też być może była to też metafora pewnej zmiany politycznej, pewnej siły takiej, no, też tutaj w książce. Znaczy, no książę, Człowiek zmarł stricte dotyczący spraw politycznych. Krzyk nie był filmem politycznym. Przecież, tak? Tak, tak. Zgadzam się. Natomiast właśnie ta silna bohaterka kobieca, też zajmująca się pewną swoją sprawą, taka bardzo witalna, która też nie była taką, jakby to powiedzieć, obiektem męskiego spojrzenia. To w tym kierunku myślałam o... Ale może te dywagacje rzeczywiście zostawmy. Bo... Nie, ja jestem wrogiem w ogóle, wiecie państwo, takich porównań, takich strasznie mi tak na skróty, tak, że porównamy jedno do drugiego. No, to są kompletnie i różne filmy, przewspaniały film Człowiek z marmuru, grałam zresztą Człowieku z marmuru, tam debiutowałam, grałam reporterkę, która robiła reportaż o tym, co robi główna bohaterka. Niestety dużo tam z tych wątków zostało wycięte, więc to tak zostało bardzo, no bo tam się nie zmieściły, bardzo śladowo. Tak, natomiast to są, mnie się wydaje, że to są też, dzieli jakiś czas, ale to są zupełnie inne filmy. Bo oczywiście, że Człowiek z marmuru bez miłości, bo to Krzyk był jeszcze późniejszym filmem, że bez
miłości też to dziennikarka, która próbuje. Tylko że tam była sprawa rzeczywiście stricte polityczna, a Bez miłości jest film, nie jest film polityczny, ona walczy o swoje. Ona walczy o swoje życie, o to, żeby ją uznali, o realizację swoich ambicji i tak dalej. Także dwa kompletnie różne filmy, ja jakby nie widzę tutaj spójności. Tak, to blondynki. No, o niebieskich oczach. Tak jak dwie z nas na kanapie tutaj. Nie, ja mam piwne. Właśnie dlatego się tak przyjrzałam, bo myślałam też o swoich oczach, ale już może zostawmy tutaj ten nieszczęsny, niefortunny przykład, bo tak naprawdę nie. Istota mojego pytania była taka, czy macie panie wrażenie, że wasza praca, wasza sztuka zmienia się wraz na przykład z technologią, czy z zmianami na świecie, tak? Kiedyś były te różne fale myślenia o tym, czym jest kino, fale różnego sposobu rozumienia, tak? Był neorealizm włoski, z którego potem czerpała polska szkoła filmowa, było kino moralnego niepokoju, potem był postmodernizm bardzo modny w kinie, teraz z kolei wchodzi opowiadanie platformowe, czyli takie zwolnienie, rozłożenie pewnych opowieści na większą, na dłuższą liczbę. Mam jakieś inne odczucia zupełnie. Oczywiście, że my podlegamy pewnym transformacjom, nie my, aktorki, bo my będziemy zawsze tak samo budowały żywych ludzi, bo jeżeli chcesz zbudować żywego człowieka, to on będzie zawsze żywy. Jeden będzie bardziej żywy, drugi mniej żywy, czy jeden będzie szybciej chodził, drugi wolniej, prawda? Zależy od tego, co, jaki jest wymóg. Natomiast ja obserwuję, no oczywiście, że jest postęp techniczny niewiarygodny. Obejrzyjcie, nie wiem, czy ktoś z państwa widział, serial internetowy po 8 minut mają odcinki Nataszy Parzymies, Kontrol, bo to na cały świat poszło z napisami, gdzie genialny sposób ona przedstawia młodych ludzi, emocje, wszystko w napięcia. W ciągu 8 minut każdego odcinka buduje takie napięcia, jakie myśmy dawniej potrzebowali dużo czasu, bo wszystko idzie na skrót. Na cały świat się jakby skraca. Jest za szybko wszystko. My nie mamy czasu oglądać 4-godzinnych filmów i opowieści. Wszyscy chcą szybko. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kręciliśmy całą noc, ja się zgodziłam zagrać tam w takim świątecznym odcinku. Ostatni ma być, mam nadzieję, będzie kontynuacja. I przychodzę na plan, to młodzi ludzie, bo to są jeszcze na studiach, więc wszystko zorganizowane, oczywiście bardzo super. Kończymy o 4 nad ranem. Ja mówię, to czy tam fajnie będzie, czy kiedy to będzie, czy kiedy może będzie można zobaczyć jakiś kawałek? On mówi, a to zaraz może, bo to już jest właściwie zmontowane. Ja mówię, słucham? Tak, bo tam siedzi, tutaj to jest tam Mateusz, tu siedzi facet przy takiej konsoli i to idzie na bieżąco. Oni mają 4 kamery naraz, pach, ona od razu widzi, czy trzeba poprawić, czy nie poprawić, czy jest okej. Okay. To jest technika sprawia, że również przyspiesza, tak? Że to wszystko się dzieje jakoś szybciej, inaczej. I na pewno trzeba, ja patrzyłam z pokorą, pełna podziwu, jak ona wie, się wpasowywałam w to. Ona wie, ona już wszystko widzi, ona wie, jak to zmontuje, bo to on już zrobił próbę w tym czasie. Tak? I to jest tak, fajne, trzeba, ale trzeba, ja też uważam, że trzeba nadążać. Od 2 lat na przykład prowadzę swój Instagram, nie robię żadnych postępów. Kombinuję po prostu, żeby jakiegoś... Nie możesz prowadzić, bo nie masz nadmuchanych warg, nie masz tu nadmuchanych botoksów. No to Instagram to trzeba wyglądać. No ale tak, już co nieco wiem o tym. Tylko poszukuję teraz konsultanta jakiegoś, czy kogoś, kto da mi lekcję. Może mówisz o jakichś ważnych rzeczach też. A wiesz, w Instagram, jak tobie jakieś instastory robią dziewczyny, to tak, ojej, co mam wam powiedzieć? Nie wiem. Good morning, Sasha. No. Nie, jakiś jestem taka zmęczona. Nie tylko, da się. A propos troszkę kpię, ale... warsztaty antymobbingowe teraz się odbywały w Szkole Filmowej w Łodzi i bardzo ciekawe było to, na przykład uczyliśmy się od socjolożek dwóch, kim jest pokolenie Z. To jest pokolenie ludzi, których właśnie uczymy, nie? I którzy się urodzili po 2000 roku. I właśnie o tym, że ci ludzie... Oni nie znają świata bez social mediów. Tak, i oni nie znają świata. I dla nich zawsze i Facebook naprawdę jest lepszy niż Dostojewski.
I można się na to po prostu obrażać, można oceniać i tak dalej, i tak dalej. Można się z tym kopać, ale tak jak z walką z każdą rzeczywistością się przegra. Znaczy oczywiście, bo ty zagrasz wspaniałą rolę, którą obejrzy ileś tam, no nie wiem, daj Boże, set tysięcy ludzi, albo nie, czy ja, a ktoś wystarczy, zrobi na tym, jakie te, jak się nazywa, Instastory i inne, i ma nagle, opowiada o niczym, o tym, co zjadł albo czego nie zjadł, i ma jakieś setki tysięcy ludzi, setki tysięcy. I teraz, a ponieważ on ma setki tysięcy ludzi odbiorców, to tak się liczy popularność. Przecież w tej chwili najwięcej popularni są całe tych youtuberów i innych tych, i to na tym polega, bo potem zgłaszają ci się firmy, że ty stawiasz tam jakieś coś i za to dostajesz pieniądze. I to jest nowy świat. Przyznam, że obcy mi kompletnie jest ten świat i myślę, że dam sobie radę do końca życia jakoś tak... No ale jest, wiesz, właśnie o tym jest film Sweat teraz Magnusa von Horna dokładnie, bo ja słyszę od małych dziewczynek, kilku ostatnio, kim chcesz być z zawodu, a zapytała mama, to odpowiadają mi youtuberką albo influencerką, nie? Influencerką, zawód influencerki. I myślę sobie, co to jest zawód. No ale tak to formułują dziewczynki młode, to jest pożądane, to błyszczy, tego się chce, to jest atrakcyjne i to ma swoją moc, a to się także przekłada na pieniądze, o ile oczywiście influencerki mają odpowiednie zasięgi. Ale one też są sprytne i uczą się tego. Dziewczyny 18-letnie już są za stare, żeby być dobrymi influencerkami. No to jest niesamowite. Znaczy ja mogę życzyć aktorkom. Ja chciałam coś powiedzieć, że dużo zależy od rodziny, w której się dziecko wychowuje, czy młoda osoba. Bo ja na przykład, Dorotka wie o tym, mam wnuczkę, która ma 13 lat, mieszka w Berlinie, ale ona wie, kto to jest prawdziwy aktor, kto to jest wybitny aktor polski. Ona zna historię, kulturę naszą i ją nikt nie namówi na takie, że tak powiem, byle co, bo dla mnie tak, no tak mówię, bo ja się do tego nie mogę przekonać. Ale dużo zależy od rodziny. No oczywiście masz rację, Danusiu, bo to jest od ciebie, od babci, bo tak jak twoja córka, ty przekazałaś pasję do teatru i do ludzi teatru i ludzi sztuki, przekazałaś swojej córce, Monisie, tak ona przekazała swojej i ty też młodej przekazałeś. Natomiast ja powiedziałabym tak, ja to rozumiem, że świat idzie w taką stronę i to się nie, tego nie cofniemy na pewno, natomiast chciałabym życzyć wszystkim aktorkom młodym, żeby mogły czerpać satysfakcję z grania wspaniałych ról i o tych rolach opowiadać na tych Instastory, a nie opowiadać, pokazywać ciuszki i reklamować kosmetyki, stryki i wszystko tam po kolei, bo to się zaczyna wszystko do tego w tej chwili sprowadzać, że cały świat poszedł, jest taka byle jakość i takie tempo i że właściwie te pieniądze zdominowały już wszystko. No, ale nie, nie czuję się staro, bo mam przecież dopiero jeszcze nie mam 70, ale niedaleko. Natomiast chciałabym mimo wszystko, mówię, koncentrować się na twórczości i opowiadać o twórczości, a nie o kremach, które są lepsze czy gorsze. Ale myślę, że w tym, co mówisz, tkwi ocena, i bo są też aktorki, wybitne aktorki, które mają ogromne zasięgi i bardzo świadomie używają kremów, ale nie są, niektóre są tak zamożne, że nie potrzebują tego robić i nie robią, ale właśnie mają takie zawodowe zasięgi bardzo duże o tym, co robią, i te social media im bardzo pomagają. Niektóre są świadomymi aktywistkami na przykład i używają tego w wyrażaniu swoich poglądów i w tym jest duża bardzo moc. No tak. Znaczy to są takie, już wchodzimy troszkę w dywagacje, w inny kierunek, zależy co, jak wartościujemy swoje życie i sens tego życia. Być może dlatego, że mam parę razy darowane życie, to postrzegam nie jak tylko realizację własnych ambicji i planów, ale bardzo dużo czasu poświęcam na działania na rzecz, no górnolotnie mówiąc, ludzkości albo innych ludzi, pomocy w różnych aspektach i myślę, że fajnie, żeby o tym pamiętać, że jesteśmy jedną małą cząstką
większej całości i nie jesteśmy pępkiem świata i najważniejsi, tylko ja, ponieważ egoizm jest w tej chwili taką cechą obrzydliwie dominującą na świecie, myślę. Tak, tak. I artyści bardzo nam często przypominają o wartościach, o tym, co w życiu jest istotne i piękne i warte. Skoro tutaj już ponownie padł tytuł filmu Sweat, także w kontekście korzystania z social mediów, a jednak to jest rozmowa, mam nadzieję, chociaż trochę dotycząca sztuki aktorskiej. Chciałabym panią zapytać, pani Olu, jak pani się pracowało z Magdą Koleśni, która jest, ona zdaje się urodziła się w drugiej połowie lat 90. Nie wiem, czy to już jest pokolenie Z, czy jeszcze inne, ale jak się pani z nią pracowało, bo z tego, co czytałam na jej temat, to ona jest już taka bardzo aktorką świadomą swoich praw, właśnie kiedy dochodziło do sytuacji mobbingowych na innych planach, to ona zabierała głos. Jakby pani spojrzała na... No właśnie, ja bym tych social mediów, ponieważ jestem świeżo po tych warsztatach właśnie, to bym tych social mediów nie skreślała, dlatego że ci ludzie, którzy przyszli, ona nie jest z pokolenia Z, bo to jest pokolenie milenersów. Tak, ona jest starsza, ale ci właśnie te social media, ludzie, którzy nie, młodzi, którzy nie znają świata bez social mediów, nie? Oni po prostu tak, że... To, bo to działa obosiecznie. W tych social mediach się szybko znajdują, parują, samopomocują bardzo często. Znajdują po prostu ludzi, którzy mają te same problemy. Uczą się coraz, znaczy są coraz odważniejsi i odważni w ogóle w tym, żeby mówić nie starszemu pokoleniu, że nie, w ogóle coś takiego, że ryby i głosy dzieci nie mają, co my znamy, co ja znam, w ogóle nie zachodzi po prostu. Więc jak mi się pracowało z Magdą? Magda jest z pokolenia milenersów. No to przez niektórych uważam, że to jest pokolenie no, bardzo dotknięte i poniekąd stracone końca tamtego wieku. Czyli jak się pracowało z Magdą? Znakomicie. Uważam, że to jest rewelacyjna aktorka, która ma taki talent i urodę, i wrażliwość, i czar, że po prostu pretenduje do gwiazdy, moim zdaniem, najwyższego kalibru. No, oby tylko po prostu były dla niej role. Pani Dorto, polecam pani film Sweat. W ramach takiej anegdoty powiem tylko, że Magda Koleśni, grająca główną rolę, nie miała konta na Instagramie przed przystąpieniem do prac nad filmem. Czy państwo chcielibyście się jakoś włączyć do dyskusji, może zadać pytanie naszym gościniom o jeden, drugi film? Bardzo proszę. Aleksander, do pani Aleksandry się uda wbić w rozmowę. Pytanie z sali od Aleksandra. Przepraszam bardzo, zagadałyśmy się. Przywołano nas. Musiałam ustalić, czy znam ten scenariusz Sweta. Niesforna ławka. Już. Jako przedstawiciel pokolenia wczesnych gierek i rosnący feminista, uczestnicząc tutaj, chciałem cudownie, dziękuję. Zapytać panią o epizod, i czy epizod o rolę w wielu odcinkach Żywiołów Saszy jako toksycznej matki, gdzie wiemy, że narasta ta spirala, która musi wybuchnąć, i przemocy, i tego napięcia. Jak pani do tej roli się szykowała, w kontekście nawet tego, co mówimy, ale jednak można oderwać ten epizod, bo jest bardziej i częsty polski, prawda, niż może w otarciu tutaj o rozmowę, czy feministyczny, czy nie, ale może bardziej polski. Jakby pani się do tego odniosła i jak dużo pracy to panią, oraz czy branżowo jako szef piekarni, czy pani też tutaj poświęcała czasu? Nie, branżowo jako szef piekarni. W ogóle nie poświęcałam czasu, przyjechałam do Łodzi jeszcze w środku szalejącej absolutnie pandemii. No i miałam 2 dni zdjęciowe, to tylko tak wygląda po prostu, ale 2 dni zdjęciowe od rana do nocy. Toksyczna matka. Ja wiedziałam, że poprzez matkę ukrytą, jakby, czy tam dzierganą, tak, bardzo się tłumaczy. Absolutnie ważne jest to dla głównego bohatera, bo był
podpalaczem, tak? Tego rodzaju, nie wiem, kompulsja, tak to można nazwać, albo uzależnienie od ognia, od niszczenia przemocy, gwałtu w każdym razie, no to wiedziałam, że po prostu widzę, oglądając to, będzie myślał sobie, Boże Święty, coraz dalej, co to jest za dom, z którego on pochodzi, nie? I że ona tak się po prostu pokazuje tylko na początku w takich przebłyskach, a potem się okazuje, że to jest całkiem po prostu duże dziwo. No ja wiedziałam po prostu, że to musi być jakoś tak kreacyjnie mocno i daleko ode mnie zrobione, więc po prostu, jakby to powiedzieć, tymi dwoma dniami zdjęciowymi bardzo się stresowałam. To prawda, że się stresowałam wtedy bardzo, bo nie miałam wcześniej żadnych prób, a równocześnie dopóki nie zobaczę, zwykle tak mam, dopóki nie zobaczę pierwszego ujęcia, nie zagram pierwszych, nie czuję, że trafiłam w postać, że to jest prawdą, że ta kobieta jest prawdą, to wtedy mam stres. A jak czuję, że to zazwyczaj proszę też, żeby móc zobaczyć, jeśli tempo na to pozwala, to wtedy się uspokajam, jeśli okazuje się dla mnie, tak, że kobieta dostała, nie ja, ale ta kobieta dostała jakby rozruchu i jest prawdopodobna. Super, bardzo ważną rzecz powiedziałaś, bo dla mnie też, znaczy, myślę, że w którymś etapie pracy, na którymś etapie pracy zyskujemy taką samokontrolę. Ja przynajmniej mam, ponieważ od lat 45 chyba gram swoje monodramy i bardzo wcześnie zaczęłam tę pracę samodzielną, czyli musiałam, pisałam to, reżyserowałam, robiłam kostiumy, wszystko i do dziś dnia gram, żmiję 42 lata, zgagę 22, czyli nauczyłam się samooceny. Jestem najgorszym, najbardziej ostrym krytykiem dla siebie samej w ocenie tego, co robię i nauczyłam się widzieć siebie oczami widowni. W związku z tym dokładnie jest to, co ty mówisz. Pierwsza scena, ja nie zagram następnej, jak nie zobaczę tej. Muszę to zobaczyć i ja wiem najlepiej i nieraz wiem, że to jest okej i nie trzeba robić z mojego punktu widzenia dubla, a nieraz wszyscy są zachwyceni, że wszystko tak, 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 a ja wiem, proszę, dla mnie jeden dubel. Bo tam jest jeden moment, jedno spojrzenie, które jest nie takie, jak ja bym chciała, żeby ono było. Czyli nie czuję, że to jest w 100% prawda tej postaci. To jest tak strasznie trudno, proszę Państwa, którzy nie jesteście w zawodzie, opowiedzieć, jak to się dzieje, że nagle zaczynasz być kimś innym, tak? Jak to jest niełatwo właśnie być tak prawdziwym i tak naturalnym, że sam wiesz, że momentami jest, gdzieś ci umknie jakiś tekst i coś i czujesz, że to nie jest to. Wszyscy zachwyceni, ty wiesz, że nie. I dlatego fajna jest taka samokontrola, że wiesz, teraz już spokojnie buduję tę postać, mogę grać dalej. No tak, ale my jesteśmy przecież uznawani i słusznie uważam za ludzi na dosyć wysokiej specjalizacji, a nawet bardzo wysokiej specjalizacji, dlatego że no pozornie każdy chodzi, każdy siada, prawda, każdy się uśmiecha, każdy płacze, ale po prostu weź to zrób i nagle się okazuje, że ma się po prostu dwie prawe ręce, jeżeli się o to prosi amatora na przykład, nie? To wtedy można sobie poczuć, jak to jest gigantyczne, jakie się ma przerażone oczy pantery. To najlepiej jest poprosić kogoś, żeby wziął mikrofon i coś powiedział do ludzi przy ogromnym zgromadzeniu, co jest tak proste, się wydaje. Powiedz Państwu, żeby na przykład usiedli, tak, gdzieś i nagle ludzie zostają tak, bo co znaczy, jaka jest, jakie jest przejście daleko, żeby czuć się swobodnie również w takich publicznych relacjach. No dobrze, ale ostatecznie za strach nam nie płacą, tylko za co innego, prawda? I no chyba, że akurat masz się bać, no. No chyba, że akurat masz się bać, tak? Tylko za co innego, za tą umiejętność właśnie, że jakoby tego stresu po nas nie widać i no i już tak ma być, to jest takie zajęcie, tak jak Państwo macie inne zajęcia. Każde zajęcie ma swoje jakieś cudowności i cienie i światła przecież. Dajmy może Państwo jeszcze coś nam powiedzą fajnego. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Może nasi widzowie z drugiej strony ekranu? Może się dowiedzieć czegoś też. No to już możemy sobie iść, tak? Tak. Tak. Jest jeszcze jedno pytanie, pani Ewelina, tutaj proszę bardzo, podaję mikrofon.
Zastanawiam się, czy ona nie jest w kontrze do tego pierwszego aktu naszego. Ale jaki panie mają stosunek do ubrzydzania, charakteryzacji, która jakby odejmuje urody, no takiego po prostu oszpecania? Czy w teatrze? Uwielbiam. Ja też. No to dziękuję. Znaczy, proszę państwa, jasne, że przecież jesteśmy, każda kobieta stara się wyglądać fajnie, ładnie, atrakcyjnie. Prywatnie, no to jest miło, no, że ktoś ci powie, ładnie wyglądasz. Mniej więcej wiemy też, jak wyglądamy. Natomiast myślę, że to, co jest jedna z najciekawszych właśnie w zawodzie aktora, to jest to zagranie osoby również złej, brzydkiej, podłej, knującej. To, no, tych ról ja zagrałam, mam troszeczkę w swoim dobrodku. Nie mówię o Krzyku również, który jest przecież zupełnie inny, ale nie wiem, czy państwo zarejestrowali taki film, powstał Eukaliptus Krzyształowicza Marcina, gdzie grałam najstarszą kobietę najstarszego zawodu świata na Dzikim Zachodzie. 6 godzin charakteryzacji, bo też to byli młodzi ludzie i się uczyli. Uczyły się również charakteryzatorki kłaść starą skórę odtąd z rękoma. I no to szło opornie i dużo. Problem polegał na tym, że z kolei Marcin był wtedy młodym reżyserem bardzo i nie przyjął jeszcze do wiadomości, że zbliżenia przy takiej charakteryzacji trzeba robić na początku planu zdjęciowego, a nie po 8 czy 10 godzinach, kiedy ta skóra zaczyna już się filcować i odpadać. Także duże, duże przeżycia. Bardzo lubię wyglądać i powiem państwu taką no, anegdotę, ale prawdziwą. Kiedy w San Sebastian miałam przyjemność, miałyśmy z Basią, byłyśmy, Krzyk był w konkursie, miałam tę przyjemność dostać główną nagrodę za tę rolę. To ostatnio w telewizji nawet pokazywałam nasze zdjęcie z Johnem Travoltą. On nie dostał nagrody, więc był dosyć zły. Ja dostałam. To chciałam, wiem, że ci ludzie mnie nie znają, nie wiedzą, kto ja jestem, zobaczyli tego takiego babochłopa trochę i w związku z tym wydałam wszystkie pieniążki, to były takie czasy, że myśmy tam dostawały chyba $100 na wyjazd taki, na taki, nie było skąd wziąć, to, więc wydałam to wszystko na fryzjera. Blond, piękne loki. Sukienkę pożyczyłam z Miłości wszystko wybaczy. Taką, jak ktoś widział, to taka scena na balu z obszyta futrem dekoltem. Pani grała Ordonówna tam. Tak. Miłość wszystko wybaczy, grała Mordonkę. I wyszłam, stanęłam, to niesamowicie, bo to szpaler ze szpadami tych wojskowych, loża honorowa, światła, jak ogłosili nagrodę. Ja wstałyśmy z Basią w tych sukniach, wtedy te loki i potem po tych schodach, takich wielkich zejście i idziemy i podbiega pierwsza osoba, która podbiega, dziennikarka, mówi, przepraszam bardzo, dlaczego nie przyjechała aktorka, która gra główną rolę? I to była najwspanialsza recenzja, tak? Właśnie. Pani się tak zdarzyło, że wizerunek ekranowy albo sceniczny tak bardzo się różnił od pani prywatnego, że... Nie, ona jeszcze z potwora regularnie nie zagrała. Regularnie mnie prawie nie poznają. Ja jestem, gram od 2008 roku na Wspólnej, to dla większości jestem w Polsce honoratą i jeśli w ogóle dla wyedukowanego widza Leśniewską. No, jak dostałam w Gdyni nagrodę za ostatnią urodzinę, to też przeczytałam sobie w internecie honorata Leśniewska najlepszą aktorką w Polsce. Także spokojnie. Ja, jest tak, że ja rozróżniam nawet po twarzach ludzi na ulicach idąc, który target to jest ten, który chodzi do kina polskiego, ogląda polskie filmy, a który target nie wychodzi. Te targety zazwyczaj się nie mieszają. Ja przepraszam, pani honorato, nie rozpoznałam. Tutaj jest pytanie, czy mogłabym prosić o podejście do mikrofonu, żeby też nasi internauci usłyszeli? Tak w temacie, o czym panie teraz mówicie i charakteryzacji i różnych ról, ja jakby panią Aleksandrę widziałam w filmach matek, różnych matek, fantastycznych na swój sposób, czy właśnie w ostatniej rodzinie, ale ja mam pytanie o rolę w Królu i o atmosferę, o scenografię, o kostiumy, o to wszystko, które ponoć tam było rzeczywiście z dużą dbałością. I, no i o tą rolę, którą pani tam zagrała, bo ona naprawdę jest fenomenalna.
No, ja miałam taką przyjemność zagrać epizod w tym serialu, a ponieważ ja i Szczepan Twardoch też to skorzystaliśmy z tego, to znaczy ja bardzo mnie to ekscytowało, bo tak cenię Szczepana, że coś dla mnie przepisuje, więc grałam taką postać, która w powieści jest tak, że ona jest po prostu panią sprzątającą, powiedzielibyśmy przed wojną w Warszawie, 39 rok, a odkryła w sobie też i takie potrzeby na rynku, że jest taką no, kurwą sadomacho. No i tak, no i tak ta postać wygląda właśnie w powieści, w Królu. Natomiast Szczepan przepisał, że to jest nauczycielka języka polskiego. W 39 roku w Warszawie dostało to jeszcze dodatkowych znaczeń, która oczywiście tym procederem się trudni. No ale dla nas to też było bardzo zabawne, że jakby takie troszkę autotematyczny dowcip, że tym razem Zosia Beksińska oddaje tak dobrze, a to morfiną przez dupę za zamkniętego w dybach Seweryna i go po prostu linczuje. Bo było tak, naprawdę niewiele osób wie, że w małżeństwie Beksińskich, to znaczy po śmierci Zosi Beksińskiej, Zdzisław takie ujawnił, bo on to miał, ujawnił tak bardzo mocno pociąg do pornografii, która wtedy w ogóle się zaczynała i tą pornografię i kasety bardzo sobie, no, nie miał odwagi chodzić na kurwy, ale po prostu oglądał te do śmierci, po prostu się tym branzlował. I to niesamowite jest po prostu, że no jakby taki automatyczny dowcip, że jakoby Zosia Beksińska po śmierci Zdzisławowi Beksińskiemu oddała z nawiązką. Tak, trafił tutaj do jakiegoś perwersyjnego nieba. Mamy pytanie od internautu. Dzień dobry, Janek. Mieliśmy tu debatę o reżyserach obsady, o roli zdjęć próbnych i o tym, czy reżyser castingu to profesja twórcza, kreatywna, czy raczej zawód pomocniczy. I teraz tak, reżyserzy castingu na świecie są grupą zawodową rosnącą w siłę. Docenia się ich, a wyrazem środowiskowego poparcia są chociażby nagrody BAFTA, od niedawna przyznawane. Co panie na ten temat sądzą? Tutaj są dwa pytania. Czy na drodze, czy w swoim dorobku role, które otrzymywałyście, były właśnie wygrane na drodze castingu, zdjęć próbnych? Czy to były role pisane specjalnie dla pań i czy wasza współpraca z reżyserami castingu jest no właśnie czymś, co nazwałybyście takim ważnym momentem w tym procesie kreacji roli i właśnie w tym takim na drodze, nie wiem, myślę, budowania właśnie postaci. Znaczy, jeśli o mnie chodzi, to na castingu byłam ostatni raz jakieś ze 30 lat temu może, poproszona na ogół. Znaczy wtedy jeszcze to się nie nazywało casting, tylko próbne zdjęcia. Nieraz reżyserzy robili próbne zdjęcia, nawet wiedząc, że chcą, żebyś zagrał, żeby zobaczyć, jak partnerzy razem ze sobą pracują i tak dalej. No generalnie miałam to szczęście, że albo nieszczęście może, no bo nie mam przeciwwskazań, żeby wziąć udział ewentualnie w jakimś castingu i powalczyć o jakąś rolę, jeżeli ona jest godna tej walki. Rzeczywiście w tej chwili praktycznie 3/4 chyba ról obsadzają reżyserzy castingowi. Chyba, że mówię, jak masz takie szczęście, że dzwoni do ciebie reżyser filmu, z którym pracowałeś i mówisz, czy zagrasz w moim kolejnym filmie. Ja mówię wtedy z przyjemnością. Tak? A tam się odbywa cały casting. Jeżeli jestem proszona na zdjęcia, na przykład, to po to, żeby dopasować partnerów również do tego, ale nie ma, myślę, że to jest norma na świecie w tej chwili i nie ma się co obrażać, aczkolwiek jednocześnie, jeżeli no masz już tyle lat i 40 lat jesteś w zawodzie i masz taki wachlarz rozmaitych ról, to mniej więcej reżyserzy powinni wiedzieć, co można z ciebie wyciągnąć i co możesz jeszcze zagrać, tak? A jeżeli wchodzi młodzież i nie wie, no to wtedy trzeba iść i pokazać, no jeżeli cię zaproszą na takie zdjęcia. Mam tylko taki komentarz do tego, co pani powiedziała, że właśnie ta profesja reżysera castingu pomaga reżyserom głównym zobaczyć,
co aktor lub aktorka jeszcze może zrobić, bo nie każdy reżyser ma aż taką wyobraźnię. Więc tutaj... Jeszcze nie trzeba mieć, wystarczy obejrzeć parę ról, nasz fragmenty choćby paru ról nieraz. Znaczy jest tu problem, wracam znowu do czegoś, co powiedziałam już wczoraj na spotkaniu, że w szkole w Łodzi, o co apeluję do ludzi, którzy tam wykładają, żeby pokazali tym młodym filmowcom również dorobek polskich reżyserów i aktorów, bo od tej młodzieży, z którą pracowałam w lutym, wiem, że przeglądają cały materiał wybitnego kina światowego, a pojęcia właściwie o naszej historii kina sprzed 20-30 lat nie ma i o tym, co potrafią nasi aktorzy. A ja każdą rolę dostałam, niewiele ich dostałam, ale każdą dostałam na castingu, z castingu, idąc na casting. I nie wiem, czy to był casting, znaczy to jest wymóg chyba już teraz prawie, żeby się casting odbył taki odgórny. No i nawet jeżeli reżyser ma takie jakieś bardzo mocne wyobrażenie, chyba że to ja na przykład, to i tak ten casting muszę odbyć, ale ja mi się akurat castingi podobają, bo jakby to powiedzieć, ja nie... No zawsze oczywiście liczę na rolę, ale tak naprawdę to jest bardzo taki dobry trening dla mnie, nie? Taki szybki trening wchodzenia w rolę, na maksa szybki, taki bez przygotowań, bez prób, tak, bez niczego. Musisz natychmiast zaistnieć, pokazać choćby zarys tego, co możesz zagrać, jak ta postać będzie wyglądała. Tak, ja w ten sposób trenuję, ja się nie obrażam. Bardzo, bardzo mi się to podoba i bardzo wierzę w potrzebę reżyserów castingu. Ale to jest oczywiste, no nie wiem, jeżeli to nie wynikało z tego, co mówię, tylko po prostu te 30 lat temu nie było w ogóle takiej, byli drudzy reżyserzy, mało tego, nas było mało, nas było dużo mniej niż w tej chwili, jest i reżyserów, i aktorów, bo to kończyły 3 szkoły teatralne, kończyły tam po 15 osób, kończyło czy 20, więc na ogół wszyscy, środowisko się znało w większości. Teraz jest potwornie dużo i dużo jest prywatnych szkół i takich szkół innych, jest nas tak dużo, że wiadomo, że trudno, zwłaszcza młodym reżyserom, żeby mieli pojęcie, i na pewno ten zawód jest bardzo ważny, no i potrzebny. No. Ważne jest tylko, znaczy jest tylko, że dodam, że ważne jest, żeby taki reżyser castingu sam obejrzał różne filmy i znał dorobek polskiego kina i znał dorobek polskich aktorów, no a nie leciał tylko po tym, co jest wokół znajomych. No. No to ufajmy w to, że to jest fach, to jest zajęcie. Oni się naprawdę na tym znają i edukują długo. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chciałby dołączyć do naszej dyskusji, o coś zapytać? Gorąco. Proszę. A ma być jeszcze goręcej. Proszę. Dziękuję. I kończymy taką przecudowną miniaturą aktorską. Bardzo Panią dziękuję. Perła i perełka polskiego kina. Aleksandra Konieczna, Dorota Stalińska. Co? Która perełka, która perła? Bo... A właśnie, która perła, która perełka? No ty młodsza jesteś, to jesteś perełka. A propos perełek, to skoro wywołała Pani już, to pozwolę sobie Państwu coś... pożegnać się z Państwem takim wierszem, który zamyka trzeci tomik moich wierszy, ponieważ... i przypomnieć, że życie składa się z chwil i cokolwiek Jezu, byśmy tu nie... O kominku? Nie nadyskutowali, to są dobre chwile i złe chwile. No Państwo nie musieli tego, bo nie byli na otwarciu pewnie, słyszeć. Byli wszyscy? No to nie mówię. To powiem Wam coś innego. Od czego zacząć? I jak składać słowa, aby chwyciły za serce nie raniąc? Tak Maria Stuart pytała Boga, przed nieuchronną śmiercią się broniąc. I ja dziś pytam, jak słowa składać, aby do serca Twego kluczem się stały? Ile w nich ukryć, ile pokazać miłości mojej, nadziei i wiary? Więc powiedz, Panie, od czego zacząć, aby to nie był początek końca. I wskaż mi, Panie, jaką iść drogą, aby to była droga do słońca. I poradź, Panie, jak postępować, aby miłości kruchej nie spłoszyć. I pozwól, Panie, najczulsze słowa na szale szczęścia naszego położyć. Jezu, a ty jesteś liryczna.
Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy na słońce w sensie ścisłym, czyli na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.